Jeśli vlogi są jakąś formą dokumentowania życia, to właśnie dziś jest taki dzień, który jest warty zapamiętania, bo po 4 latach rzuciłem swoją pracę i nie zaprzeczając jakimś domysłom, nie przechodzę na utrzymanie z YouTube'a, tylko po prostu zmieniam pracę. Jeśli kojarzycie aferę Amber Gold, to pracowałem jakieś 3 lata w biurowcu, który zawsze pokazują w wiadomościach przy aferze Amber Gold. Ale dlaczego wam w ogóle o tym mówię? Ponieważ dotychczas lubiłem sobie paczkować zmiany, po kilka naraz, najlepiej w krótkim odstępie czasu. I dla przykładu, w 2016 wziąłem ślub, przeprowadziłem się do nowego mieszkania i zmieniłem pracę. I był to fajny taka kombinacja różnych zmian. I tak samo pomyślałem, że zrobię tym razem, czyli razem ze zmianą pracy zmienię coś więcej w swoim życiu i wybór padł na to miejsce, więc... Jest to pożegnanie. Stop, mały spoiler z mojej strony. Chciałbym wam na koniec filmu powiedzieć jeszcze o trzeciej nadchodzącej zmianie. Trochę dotknie tego kanału również ta zmiana, ale to na koniec, bo teraz mamy pokój do urządzenia. Jest to pożegnanie z tym miejscem, które właśnie widzicie. Z tym miejscem, w którym od ostatniego roku nagrywałem swoje filmy. I co to dla was znaczy? W tym filmie pokażę wam... Jak sobie będę aranżował nowe miejsce do nagrywania, jakich wyborów będę podejmował, zakupowych, no i czym się będę kierował. Może komuś to ta wiedza się przyda, jakaś wskazówka, podpowiedź, jak można coś rozwiązać, co można wybrać, cokolwiek, więc będzie dużo timelapsów, a ja zaczynam od rozebrania tego całego miejsca, więc pa biureczko. Papa, ścianka w tym miejscu. Nie mogę się doczekać efektu końcowego. Zaczynamy od najważniejszego dla mnie, czyli biurka, bo tam siedzę montując między innymi i tam przy tym często nagrywam filmy. Zależało mi, żeby tym razem mieć miejsce do takich unboxingów z przodu lub mówienia, gdy mam coś na blacie przed sobą, więc zamówiłem sobie takie biureczko w kształcie litery L i chyba to jest największa rzecz do zmontowania na teraz. To co? Lecimy z tematem. Nie chce się? O, patrz, tak. No i się wcisnął. I teraz następny tutaj, do tej dziurki. Do tej. No pięknie, pięknie. No i gotowe, rozpykane. Teraz to ustawić w odpowiednim miejscu. No i tym odpowiednim miejscem jest róg na drugim końcu tego samego pokoju, więc dopchnąłem do niego biurko i pora zastawić je gratami codziennego użytku, czyli monitor, lampka, komputer i te sprawy. Wątpię w to, że posprzątane biurko wpływa jakkolwiek na moją kreatywność, ale będę się starał, żeby nie było zarośnięte jakimiś papierami, ładowarkami czy starymi skórkami od bananów. No i tym razem mam pod ręką szufladę, gdzie będę mógł trzymać jakieś kable, mikrofony, czy chociażby adaptery do kart pamięci. No i obiecuję, że kiedyś w niej poukładam wszystko. Naprawdę. Blat jest trochę węższy niż to poprzednie biurko, więc głośniki wrzuciłem na takie statywy przykręcane do blatu. No i tak lekko poza tematem, to powiem wam, że te monitorki zauważalnie grają lepiej, bo są umieszczone na wysokości mojej głowy i celują w uszy, więc jest... Zdecydowanie lepiej. To miejsce jest przy oknie, więc konieczny był montaż zasłon przyciemniających. No dobra, nie był konieczny, ale daje mi to większą kontrolę nad światłem i teraz mogę nagrywać w dzień. Prawda jest taka, że i tak nigdy nie nagrywam w dzień,
ale teraz mógłbym. Przez to, że to są ciemne zasłony, no to będą one lepiej chłonąć światło i ograniczać odbicia, wiecie, od białych ścian. I dzięki temu będę miał większą kontrolę nad tym światłem. A dodatkowo ze względu na to, że to są materiałowe zasłony, no to będą one chłonęły też dźwięk, czyli ograniczą te wszystkie odbicia od ścian, których nie chcemy, które wracają do mikrofonu i wprowadzają jakieś zakłócenia. Powiedziałem, że super, bo to są materiałowe zasłony, ale tak do mnie trafiło, że chyba nie ma innych zasłon niż materiałowe, bo chyba nikt sobie takiego plastiku jak pod prysznicem na przykład nie wiesza nad oknem. Przez to, że te zasłony zasłaniają całą ścianę, to mogę uzyskać też taki efekt jednolitego tła. Ten efekt zresztą mogliście zobaczyć w moim poprzednim filmie z dziewiczej zabawy kamerą 360. To był mój pierwszy raz i to była fajna zabawa, tylko sanki szkoda, że połamałem. Ostatnim plusem zasłon jest to, że dodają klimatu, takiego domowego klimatu i mi się przyjemniej w takim klimacie siedzi i mam nadzieję, że Wam przyjemniej będzie się oglądało te filmy, kiedy będzie tak klimatycznie. Jeśli jesteśmy już przy podnoszeniu klimatu tego miejsca, to powiem Ci, że zaskoczyłem sam siebie. Na znaną Ci tablicę nie zabrakło niestety miejsca, więc zmieniła się w album ze zdjęciami, gdzie będą trafiały kolejne zdjęcia z moich produkcji. Nad monitorem wjechały trzy półki na jakieś książki czy cokolwiek, po prostu takie miejsce, żeby coś postawić. Musiało się znaleźć też miejsce na regał i mogłem w końcu, tak jak zawsze chciałem, wyeksponować jakieś tam wybrane elementy mojego wyposażenia. I jest też kwiatek. I czasem go podlewam, więc brak tlenu raczej mi nie grozi. Mój gramofon wjechał na specjalną szafkę, która ma też miejsce na winyle. Nad gramofonem pomyślałem, że coś powieszę i miała być to taka ramka, w którą można włożyć jakąś fajną okładkę od płyty analogowej. Ale niestety ramka nie dojechała, więc na razie wisi tam Batman i czuwa, czy nie mam jakichś zaległości z montażem. No przecież widzisz, że się staram. Nad obrazkiem aż się prosiło jakieś źródło światła, więc zamontowałem tam kinkiet. Niestety kinkiet był jasny, więc musiałem go potraktować jakąś farbą do drewna. To właśnie miałem na myśli, mówiąc, że zaskoczyłem sam siebie. Stoję i wybieram farbę do kinkietu. No i to właściwie tyle. Nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił teraz jakiegoś birola pod muzyczkę. Oczywiście wiecie, to jest pierwszy strzał w ustawieniu świateł i dopiero tak naprawdę teraz będę szlifował, pewnie przestawiał te światła co film i gdzieś tam sobie dogrywał, jak to ma wyglądać. Najlepsze jest jednak to, że mam trzy różne kadry do nagrywania. W pierwszym kadrze, tym, mam do dyspozycji biurko, na którym mogę nagrywać jakieś unboxingi lub coś omawiać, mając to w ręce. Zawsze mi tego brakowało i musiałem kombinować jak ktoś pod górę. Musiałem strasznie kombinować, żeby móc nagrać jakieś ujęcia od góry na biurko, na blat lub po prostu, żeby mieć blat przed sobą, gdy mówię do kamery. Drugi kadr jest taki po skosie, czyli celuję w róg pokoju. I myślę, że to będzie fajny kadr, żeby na przykład rozpocząć jakiś poradnik, którym będę pokazywał, jak na przykład coś montuję na komputerze. Tak sobie to na razie wyobrażam. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce, no bo raczej klikać nie będę plecami do Was. To nie przejdzie. No i kadr numer 3. Kadr, na którym mi najbardziej zależało. Jest to kadr, z którym mam też jednocześnie najgorszy problem, bo pokój jest dość wąski, potrzebuje szerokiego obiektywu. A aktualnie jedyny szeroki obiektyw, jaki posiadam, to jest ten z zestawu z aparatem. Zestawu z podstawowego. Jest to obiektyw kitowy i dość ciemny. Niestety przez to, że jest ciemny, tło nie jest tak pięknie rozmyte, jakbym chciał. Być może jest to najwyższa pora, żeby odkładać na nowy obiektyw. Zobaczymy. To, co jest też fajne, że mam przed sobą monitor, który widzieliście, więc mogę ściągawkę sobie tu przygotować i wiedzieć, co, o czym mówię, bo to też z tym miałem zawsze problem, że musiałem gdzieś mieć telefon, który nie chciałem, żeby było być widać w kadrze,
więc jakieś notatki teraz mogę mieć przed sobą. Ogólnie planując to rozstawienie, chciałem, żeby moja postać była tak wycentrowana między regałem a tą lampką i gramofonem i to się chyba udało. W tym miejscu ten kinkiet robi też za takie światło kontrujące. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda, bo chyba to jest pierwszy raz, kiedy oficjalnie ustawiłem wszystkie lampy tak, jak chciałem i ogólnie dziś jeszcze montowałem ten kinkiet, więc sam zobaczę na dużym ekranie, jak to ustawienie wygląda i jak to wyszło. Myślę, że to jest moment na pamiątkowe zdjęcie. I to jest ten moment, kiedy zdradzę Wam tą trzecią rzecz, która się zmieni niedługo w moim życiu. Wypatrzyłem sobie już drona FPV, taki fajny, kompletny zestaw i chcę zacząć stawiać pierwsze kroki z tymi dronami. Leżałam na łóżku i słyszałam trzask i wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił, a on mówi, przepraszam. Oczywiście czego się nauczę, to będę się starał też ciebie nauczyć, no w teorii, no bo praktyki niestety nie oszukamy. No i jeśli mi się spodoba, to będę się starał wplatać jakieś fajne ujęcia z dronów FPV. Nie przedłużając, wiesz, co powinnaś lub powinieneś zrobić. Do zobaczenia przy kolejnym filmie. Mam nadzieję. Cześć!